aż 3 tygodnie przerwy w kolejnych programach pod tytułem Piąta Kwarta, ale Legia wróciła na własny parkiet, my także wracamy. Witam Państwa ponownie w naszych programach, które mają miejsce po każdym występie warszawskiej Legii przed własną widownią. Wojtek Michałowicz, dzisiaj z tego względu, że jesteśmy po derbach wygranych przez Legię z Dzikami, próbujemy troszkę atmosferę rozluźnić, że tak powiem, stąd tego typu zestaw gości. Magda Jaroszewicz. Dzień dobry. Maciej Jamrozik. Dzień i dobry. Proszę Państwa, zacznę od razu, żeby rozluźniać po tym naprawdę fajnym meczu dla kibiców. Mamy duet MJ. MJ i MJ i tylko ja WM. Ale wszyscy sercami za Legią. To prawda, to prawda. Dlatego my się regularnie spotykamy. Zacznijmy troszkę od Magdy, bo jest takim, można powiedzieć, gościem specjalnym. Jak to jest z Waszej perspektywy? Znaczy, ty akurat jesteś szefową, ty liderką czy liderek, ale jak wy oglądacie taki mecz? Emocje na najwyższym poziomie, adrenalina, akcja bardzo dynamiczna, więc my nigdy nie wiemy tak naprawdę, kiedy wejdziemy, kiedy będzie ten time-out, więc naprawdę na najwyższym poziomie emocje i też przeżywamy to, co się dzieje na boisku, wynik, żyjemy tym wszystkim z całego serca. Też mamy dużo przygotowań przed meczem, więc wkładamy w to kawał naprawdę zaangażowania i serca. Tak więc cały czas jeszcze czujemy te emocje i pewnie jeszcze będziemy czuły długo. Ja to podziwiam cheerleaderki czy dance teamy, bo o tym też sobie porozmawiamy, co to jest cheerleading, a co to znaczy dance teamy. Ale ja was nazywam troszkę takie buzzer beaters, bo wy reagujecie na tę syrenę. Jest syrena, jakakolwiek przerwa i wy od razu, dla was jest to musi być power. To musi być power, nie ma czasu na ociąganie się, przerwy są bardzo krótkie, więc tak naprawdę, żeby wykorzystać je w 100%, mamy skomplikowane, dość bogate choreografie, chcemy je pokazać publiczności całe, bo po to... A czasu tak... mało. No właśnie, a czasu mało, więc tutaj totalna petarda, torpeda, też nie możemy przedłużać tutaj akcji, bo zawodnicy już wchodzą na boisko i wiadomo, to jest priorytet. Tak więc naprawdę tego czasu na ociąganie się nie ma, ale my to bardzo lubimy, bo nas to nakręca, nie ma nudy, jest wartka akcja, jest to naprawdę adrenalina, która można powiedzieć uzależnia pozytywnie. Słusznie, słusznie. Tutaj adrenalina w krwi koszykarzy i szkoleniowców, też jej poziom wzrasta, ale tak naprawdę, Maćku, zapytam Cię tak, że jak powiem, po ojcowsku, bo Wy z kolei musicie zachować pełny spokój, Wy nie reagujecie na wszystkie zewnętrzne bodźce. Wy macie po pierwsze realizować plan i przypominać ten plan gry koszykarzom, szczególnie w tak emocjonalnych meczach, no bo derby to jest szczególna konfrontacja. Tak, to prawda. Cały czas staramy się z tą chłodną głową wspierać pierwszego trenera, my jako asystenci, trzymać się planu, przypominać o pewnych założeniach, które mieliśmy wraz z pewnymi niespodziankami, które szykowaliśmy. Dodatkowo reagować na bieżąco na wydarzenia na boisku, bo mecz jest bardzo dynamiczny. Tu się może wszystko zmienić w każdej sekundzie, w każdej minucie. Sytuacja z faulami, punktowa, match-upy poszczególne, specjalne zagrania, które planujemy pod dane line-upy przeciwnika, więc musimy być z takim bardzo rzeźkim umysłem, bym powiedział, i bardzo szybko reagować na wszystko, co się dzieje na meczu. No właśnie, bo takie NBA to główny kosz, to ma nawet 10 asystentów, prawda? Każdy za co innego odpowiedzialny. Ty też masz swoje konkretne zadania. Ja tylko powiem, że Maciek jest sporo młodszym ode mnie kolegą z tej samej uczelni, z tej samej specjalizacji. Od czardzieju z Bielan, można powiedzieć. Tak, można powiedzieć, zwłaszcza teraz wrócili do korzeni, bo połączyli się wraz z czarodziejami z Bielan, nomen omen, tak naprawdę. Natomiast jakby ta sama alma mater, możemy tak na zasadzie młodszy, starszy, ale staramy się wspierać tę Legię, staramy się jak najlepiej pracować dla niej, tak żeby na końcu takie mecze wygrywać. No dzisiaj Maciek także miał bardzo jedno ważne zadanie w trudnym momencie, bo tam była taka sytuacja, że dwa kolejne przewinienia techniczne mógł złapać główny coach Legii. Tak, ale... Uspokajałeś go. Tak, trzeba uspokajać, natomiast te przewinienie techniczne trochę chyba było nawet bardziej dla całej ławki, że ta reakcja była nadmierna, tak sędziowie to ocenili. Yes. Natomiast tu jakby nie było groźby, trener szybko się wrócił do pierwotnego stanu, bym powiedział, do spokojnej głowy, więc nie było zagrożenia. Natomiast cały czas trzeba być gotowym, tak jak mówię, rzeźki umysł i cały czas na bieżąco. Tak, jak Państwo się przekonują, zobaczmy, jesteśmy na jednym i tym samym meczu, a mamy zupełnie inne spojrzenie. Inaczej traktujemy i to, co się dzieje przy stoliku, i jak co na zegarze, prawda? W innym momencie pracujemy, tak? Natomiast skoro wróciliśmy do czarodziejów z Bielan, ja muszę, Magdo, wrócić do pewnego wątku,
dziewczyny, która nazywała się Paula Abdul, ja ją miałem okazję poznać, to była jedna z pierwszych cheerleaderek Los Angeles Lakers, był rok 1979. Jerry Buss, który kupił wtedy Lakers, postanowił także dodać taką atrakcję. Ona była krótko tancerką, tak? No bo to raczej dance teamy są w NBA. Natomiast potem rozwinęła ten cheerleading i te dance teamy do nieprawdopodobnego pułapu. Na pewno znasz tę historię. Tak, zdecydowanie. Ameryka zawsze jest dla nas wzorcem, bo tak naprawdę cheerleading wywodzi się z Ameryki, więc czerpiemy stamtąd bardzo dużo inspiracji. Staramy się dorównać poziomem. Oczywiście są inne realia, Polska, Ameryka. Inne zawodowcy. Tak, tak, ale jesteśmy mega nakręcone tym, że możemy uczestniczyć w rozwijaniu tego cheerleadingu w Polsce, bo warto tutaj wspomnieć, że nazywamy się Cheer Angels Cheerleading Academy, Cheer Angels Cheerleaders, ale tak naprawdę naszą matką drużyną jest HSO. Mam nadzieję, że właśnie wszystkim legionistom dobrze znane. Zaczynałyśmy od meczów na Łazienkowskiej. 150 lat temu myślę, że byłyśmy. Na piłkarskich meczach. Tak, tak, tak. Byłyśmy prawdopodobnie jedną z pierwszych drużyn cheerleaderek, które zatańczyły na piłce nożnej w Polsce. I tak naprawdę tam budowałyśmy tę dyscyplinę. Czyli wy tak bardziej od futbolu amerykańskiego, bo tam są cheerleaderki na meczach futbolu amerykańskiego. Tak, jak najbardziej futbol amerykański też, ale fajne jest to, że tak naprawdę cheerleading rozszerzył się na różne dyscypliny, na futbol, na piłkę nożną. Oczywiście cheerleading jest nieodłącznym elementem kosza, koszykówki, więc fajnie, że możemy rozwijać i budować ten cheerleading w Polsce, wzorując się na najlepszych, bo tam jest naprawdę prawdziwe show. Ja muszę też wspomnieć o pewnej znanej dziewczynie, która bodaj aż trzy sezony była w zespole dance team Brooklyn Nets, nazywała się Ania Smyczyńska, pewnie się znacie. Nie znamy się, nie poznałyśmy, ponieważ Ania w Stanach, że tak powiem, przebywa. Natomiast tak, ona tam się wychowywała, też mówiła o tym. Natomiast super, że reprezentuje Polskę w takiej ekipie, że bierze udział w tak dużych wydarzeniach. Bardzo, bardzo to jest budujące, że Polki mogą uczestniczyć w takim show. Tak, ja poruszam też tutaj, tak długo poruszamy z Magdą te wątki, bo moja córka młodsza też była cheerleaderką ładnych parę sezonów, także tańczyła przy okazji spotkań Legii, kiedy Legia wróciła do Ekstraklasy. Zapraszamy ponownie. No, bardzo chętnie, dziękuję. Słuchaj. Natomiast Anię Smyczyńską, ona sama mnie zauważyła w metrze, kiedy rozmawialiśmy po polsku w metrze, wracając z Barclays Center do centrum Manhattanu. Sama nas wyczepiła, potem powstał o niej materiał. Ale skoro musimy też troszkę wrócić do tego meczu, bo jak to zwykle w derbach, najpierw jest wysokie, nawet dwucyfrowe, 14-punktowe prowadzenie, potem goście odrabiają te straty. Tylko jeden raz w tym meczu Dziki objęły prowadzenie 61-60, ale potem chyba zabrakło gościom ataku, bo oni fajnie bronili i tą zoną press, prawda? Natomiast zabrakło im strzału, mówiąc krótko, 4-24 na wyjeździe jednak, to nie da się wygrać. Gdzieś na końcu zabrakło im trochę jakości, jeżeli chodzi o ten rzut trzypunktowy, no, który przeważył w tym przypadku, bo nasza skuteczność była lepsza. W dodatku, no, gdy trafili trójkę ważną dla nich, w końcu sobie szybko oddaliśmy też trójkę. Świetna trójka Michała Kolendy, bardzo ważny rzut. Ta z nawoźnika po short rollu. Bardzo, bardzo ważny rzut i to tutaj jakby planowana akcja, więc cieszymy się, że ta skuteczność była dzisiaj po naszej stronie. Mówię, trochę tej koszykarskiej jakości, obydwa zespoły bardzo mocno walczyły i na samym końcu decydują detale, natomiast zawsze wierzę, że właściwą koszykówką człowiek wywalczy sobie prawo do tego, że po prostu więcej tych rzutów wpada, bo one były z dobrych pozycji, z rzeczy, które chcieliśmy zagrać w tym meczu, z rzeczy, które sobie gdzieś tam zakładaliśmy, ćwiczyliśmy, więc to były dobre jakościowe rzuty. Na końcu trafiliśmy chyba 8 trójek, tak, ale każda z nich była wypracowana. No właśnie, dzięki tym trójkom przewaga była w trafionych rzutach za linię 6,75, aż 8-4, czyli plus 12 w tego typu punktach. Goście nie byli w stanie tego zbilansować, ale ja myślę, że to był taki idealny mecz nie tylko dla takich wnikliwie przygotowujących się, czy dla tych, które ciężko pracują przy okazji tego meczu, ale dla takiego zwykłego kibica. Były takie naturalne, prawdziwe emocje. Tak, było sporo ranów, była cały czas energia na boisku ze strony dwóch zespołów. Myślę, że kibice to świetnie czuli, poza tym bardzo dużo energii z kolei oni nam dodali świetnym dopingiem. Tak, czuliśmy to jako sztab, jako zawodnicy także na parkiecie. Więc 40 minut cały czas walki, było widać, że walka o każdy centymetr, dużo kontaktów, dużo takiej gry, bym powiedział, fizycznej, mocnej, ale taka na parkietach PLK dominuje, więc naprawdę świetny mecz do oglądania i nie dziwię się, że mógł się podobać każdemu kibicowi.
naprawdę mecz walki, bo obie strony miały więcej przewinień niż skutecznych akcji i to wcale nie musi dziwić, to wcale nie zaskakuje. Na dodatek Legia wygrała ten mecz głównie dlatego, że nie pozwoliła gościom przez ostatnie 3 minuty zdobyć punktów. Tam był taki moment, że jeszcze Rick McGill dał wynik z punktu widzenia dzików 66-68, ale potem już nie zdobyli punktów. Tak, no, ta defensywa jest kluczowa. Jakby parkiety PLK... Szczególnie w money time, jak to mówią. Zdecydowanie. Generalnie ta defensywa na parkietach PLK jest zawsze kluczowa. Końcówkę zagraliśmy tak, jakbyśmy chcieli. Myślę, że zawsze ta defensywa przeważyła i chcemy jakby kontynuować to. Chcemy w kolejnych spotkaniach coraz więcej takich serii defensywnych tak naprawdę, gdzie zatrzymujemy przeciwnika w kilku posiadaniach, nie pozwalając zdobyć punktów. A Magda, jak to jest z Wami na tych finiszach? Bo Wy jakby nie patrzycie na wynik. Wy też musicie finiszować i to ja. Tak, tutaj nie ma miejsca na jakieś zwolnienie tempa, tutaj podkręcamy. Przeciwnie. Tutaj nawet podkręcamy. Się tak zaczyna dopiero. Nie, tu podkręcamy tempo, naprawdę ta energia, ta wrzawa nas nakręca. Uwielbiamy takie momenty i uwielbiamy te mecze i prosimy o takie jak najwięcej, o takich jak najwięcej, ale nie, ciśniemy cały mecz na 150-200%. Wiemy, że musimy stanąć na wysokości zadania, zresztą prowadzący też nakręca, ludzie krzyczą, wszyscy się bawią. Czuć tę moc i dla takich meczów warto. To dla nas ogromna motywacja. A szkoda, że nie zawsze można jechać na mecz wyjazdowy, bo Legia ostatnio 4 kolejne spotkania na obcych parkietach. Bilans naprawdę fajny, budujący 3-1. A teraz znowu trzeba rozcinać Bristol w Bristolu przy okazji kolejnego spotkania ENBL. Potem jeszcze wyjazd na bardzo trudny teren do Słupska, tak? I potem dopiero cała seria meczów przed własną widownią. Myślę, Maćku, że to też te wyzwania, te serie wyjazdów, one integrują zespół i są budujące, nawet bez względu na wyniki, nawet na te porażki nieznaczne, tak jak w Bratysławie. Znaczy, to są budujące zdecydowanie doświadczenia. Wyjazdy zawsze budują zespół. W dodatku takie granie w rytmie, bo gramy tak naprawdę 2 razy w tygodniu, ale gramy w dosyć stałych w miarę dniach, pozwala wchodzić w rytm, zwłaszcza jak się wygrywa takie spotkania, to pozwala wchodzić w rytm, budować ten zespół i pozwala iść w górę z jakością swojej gry zarówno w ataku, jak i w obronie, więc ten terminarz trochę nam sprzyja, bym powiedział. I mamy nadzieję, że i w Bristolu, i w Słupsku zagramy tak dobre mecze jak dzisiaj, a może nawet lepsze. No właśnie, kolejne wyjazdy, ale potem już za 10 dni spotkanie przed własną widownią z Buckenbears, naprawdę marką z Danii, już w pucharze tej Ligi Północnej, potem także bodaj równo za 2 tygodnie, też bardzo ciekawy mecz przed własną widownią ze Spójną Stargard. I w ogóle tych meczów tutaj u siebie na Obrońców Tobruku będzie zdecydowanie więcej, także i cheerleaders, czy dance team Legii Warszawa? Cheerleaders, ponieważ chciałam podkreślić... Ale nie podrzucacie się do góry. No, ale robimy różne elementy gimnastyczne, akrobatyczne, a przede wszystkim cheerleaders, ponieważ w cheerleadingu jest ważna energia i kontakt z publiką i nakręcenie tutaj i kibiców, i zawodników. I to jest nasza taka idea, która nami kieruje. Jesteśmy liderkami uśmiechu i dlatego cheerleaders. Tak, no to ostatnie pytanie musi być do Maćka, żeby tutaj był bilans także w naszej rozmowie. Na ile Ty czekasz właśnie na tę serię meczów przed własną widownią? Bo mówimy o tych budujących elementach, kiedy razem się jest w samolocie, czy w autokarze, czy w hotelu przed meczami wyjazdowymi. Natomiast kiedy ma się tę serię spotkań u siebie, to też jest zupełnie inny rytm treningowy. No, wiele elementów można przemyśleć i przekazać graczom. Tak, jakby jest więcej miejsca do trenowania, więcej miejsca do polerowania swojej gry, do pracy nad niedoskonałościami bądź stronami mocniejszymi, więc to pozwala nam się trochę bardziej skupić na sobie, to pozwala na dokładniejsze przygotowanie się pod przeciwników, a że PLK jest ligą, która jest bardzo dobrze przygotowująca się na każdy mecz, sztaby wykonują świetną pracę z meczu na mecz, więc to jest ważny element i to troszeczkę daje takiego handicapu, plus nasza wspaniała publika, to jest rzecz, która bardzo nam pomaga i uskrzydla nas. Tak, Legia zwycięska w derbach Warszawy 73-66. To nie do końca był piękny mecz, ale to nie są tego typu spotkania. Wręcz przeciwnie, czasami to była taka koszykówka błotna, ale ja bym polecał taką koszykówkę błotną właśnie oglądać. Także z nami, także przy okazji wizyt tutaj na Obrońców Tobruku, czy przy okazji naszych spotkań pod tytułem Piąta Kwarta. My spotkamy się na pewno 6 listopada, to będzie środa, i 10 listopada, kiedy Legia będzie podejmowała w kolejnym spotkaniu ligowym Spójnie Stargard. Jeszcze raz dziękuję gościom. Magda Jaroszewicz, Maciej Jamrozik. Duet MJ nam się sprawdził. Michael Jordan pewnie też zacznie oglądać Piątą Kwartę. A ja już mówię, do następnego spotkania. Kłaniam się, Wojtek Białowicz. Dziękujemy.